Dzień dobry. Jeju, takie rozciąganie w piątek z rana. A smakuje jak śmietana. Dzisiaj szykujemy się na power jogę. Tak przywitamy nasz piątek, piąteczek, piątunio z najlepszą możliwą energią. No właśnie taka power yoga do tego jest po prostu doskonała. Taka prima sorcik. Tym bardziej, że dzisiaj za oknem budzę się i patrzę i słyszę, że deszcz uderza w okna, czyli trzeba przywołać to słońce. Mamy naprawdę bardzo poważne zadanie, więc bierzmy się w garść i tutaj będziemy przywoływać. A jak u Was pogoda, czy to tylko tutaj pada, czy może gdzieś świeci słoneczko? Przywitam się z Wami, wyszykujcie maty i lecimy z naszym piątkowym koksem. Cześć Milenko, cześć mama, cześć Sylwia. Ada, dzień dobry, jest, Ada, jak matury, wszystko ok, córka zadowolona, mam nadzieję, że tak, trzymaliśmy wszyscy tutaj bardzo mocno kciuki. Dzień dobry, Aldonka, Monika, dziś pilates, joga, Monika, dziś robimy jogę, Sabina, witam serdecznie, jest Ola, jest piąteczek, dzień dobry, oczywiście, no po tym poranku już będzie można praktycznie wchodzić w weekend. Dzień dobry Wiesiu, dzień dobry Mirku, buongiorno Basiu, Kasiu, dzień dobry. Ada pisze, że w Sączu pogodnie i super, fajnie, że są miejsca, gdzie jest słońce, to musimy się dzielić promykami. Ada, przyślij nam tutaj troszeczkę. Kobieta pająk to Ola, a jak, może być kobieta żelazny pająk, może tak zróbmy. Dzień dobry, ja w pracy, Sylwia, będziemy powtarzać później. Dzień dobry Marzenko, dobra, no to musimy ruszać, chodźcie na maty. Zaczynamy od virasany skłonu do przodu, czyli klękamy, łączymy paluchy stóp, wyciągamy grzbiety stóp, opieramy pośladki na piętach i wyciągamy się do przodu, tak żeby pośladki zostały na naszych piętach, a my tak ustawiamy nogi i uda, kolana w takim rozstawie, żeby zewnętrzne żebra oparły się na wewnętrznych udach. I staramy się teraz klatkę piersiową zbliżyć do maty, to nasza taka pierwsza pozycja rozciągająca, wyciągająca, taka wiecie, wstajemy z łóżka i się przeciągamy i wyciągamy. Wszystko po to, żeby nam było dobrze i przyjemnie. No to jeszcze troszeczkę, spójrzcie na swoje dłonie, niech one jeszcze troszkę powędrują palcami do przodu. Rozszerzcie palce, dłoni i z wdechem przechodzimy do klęku podpartego, zadzieramy palce stóp, odrywamy kolana i już jesteśmy w naszej pierwszej pozycji psa z głową w dół. Nie patrzcie teraz na ekran, opuśćcie głowę, brodę zbliżcie do mostka, tak żeby spojrzeć na swoje kolana, być może na swój pępek. Wyciągamy się, wdech i wydech i wdech i wydech. Zacznij teraz maszerować, maszerujący pies głową w dół, czyli jedną piętę dociskamy drugą, tak żeby rozciągnąć całe ciało, przygotować do dzisiejszej praktyki. Jedna, druga, cztery, trzy, dwa, jeden. Teraz postaraj się obie pięty zbliżyć jak najmocniej do maty. Z wdechem spójrz na dłonie, prawa, lewa noga. Przechodzimy naprzód maty, stajemy na szerokość bioder, wyciągamy plecy, wdech, możemy się oprzeć o uda nad kolanami, tak żeby plecy były wklęsłe, żeby uwypuklić klatkę piersiową, oddalamy barki od uszu, z wydechem robimy skłon, delikatnie zginamy kolana, łapiemy się za łokcie i tak chwileczkę zostaniemy w pozycji, żeby jeszcze rozciągnąć kręgosłup. Możemy się pokołysać w jedną i w drugą stronę, żeby znaleźć w sobie dużo miękkości. Zmień splot za łokcie i teraz pociągnij dłońmi łokcie w dół, tak jakby one chciały się oprzeć na podłodze. Kołyszący ruch, aha, pępek delikatnie do kręgosłupa. Z wdechem rozpleć dłonie, oprzyj się o uda, o golenie, tylko nie o kolana. Jeszcze raz wyciągnij się, wyciągnij mocno plecy. I teraz zginamy prawą nogę, opieramy prawą dłoń przed prawą stopą i wyciągamy lewe ramię do góry. Jeszcze takie otwarcie klatki piersiowej, spójrz na swoją dłoń i niech dłoń jeszcze pójdzie za nas, do tyłu. A i przyjemności z wdechem. Opuść lewą dłoń, zegnij lewe kolano i to samo na drugą stronę. Wyciągamy prawą rękę do góry i przenosimy ją do tyłu.
żeby jeszcze mocno się rozciągnąć. Oddychaj, spójrz na swoją dłoń. Wróć dłonią przed stopę. Z wdechem jeszcze raz się wyciągnij. Możemy zostać na plecach wklęsłych. Z wydechem skłon Uttanasana. Z wdechem przechodzimy do stania. Unosimy ramiona. Otwieramy klatkę piersiową. I z wydechem namaste. Ramiona wzdłuż tułowia. Dobra, łączymy ze sobą stopy i zaczniemy witać słońce. Wdech, ramiona do góry. Wydech, skłon, głowa w dół. Wdech, spójrz przed siebie w plecy wklęsłe. Wydech, przejdź prawa, lewa noga do psa z głową do dołu. Wyciągnij się, wydłuż, zostań parę chwil w tej pozycji. Z wdechem przetaczamy się do psa z głową do góry. Wyciągamy klatkę piersiową, kierujemy ją do sufitu. Możemy delikatnie spojrzeć, co tam jest na suficie. Z wydechem możesz oprzeć się o kolana. Chaturanga Dandasana. Z wdechem jeszcze raz pies z głową do góry. Z wydechem przetocz się na stopach do psa z głową w dół. Zostajemy, oddychamy, wyciągamy się, wydłużamy. Wdech i wydech. Wdech. I wydech. Spójrz na dłonie, przeskocz albo przejdź do dłoni. Z wdechem plecy wklęsłe. Z wydechem opuszczamy głowę. Z wdechem wyciągamy ramiona do góry. Łączymy dłonie. Z wydechem opuszczamy. I jeszcze raz. Wdech, ramiona do góry. Wydech. Uttanasana, skłon w dół. Wdech, spójrz przed siebie. Oprzyj dłonie. Z wydechem przeskok do psa. Z głową do dołu. Z wdechem przechodzimy do psa z głową do góry. Z wydechem Chaturanga Dandasana, nasza pompka, nasza moc. Z wdechem jeszcze raz pies z głową do góry. Z wydechem pies z głową w dół. Spójrz na swoje stopy. Upewnij się, że stopy są ustawione zewnętrznymi krawędziami w pozycji równoległej do dłuższych brzegów maty. Odepchnij się od dłoni, wyciągnij plecy, pozwól głowie swobodnie opaść, broda do mostka. I teraz spójrz na dłonie i jeszcze raz. Z wdechem przeskok do dłoni, plecy wklęsłe, wyciągnij się. Z wydechem Uttanasana, głowa w dół. Z wdechem przechodzimy do stania z takim pięknym otwarciem klatki piersiowej. Z wydechem opuszczamy ramiona. No to co? Jeszcze raz. Wdech, ramiona do góry. Wydech, skłon Uttanasana. Wdech, spójrz przed siebie, plecy wklęsłe. Wydech, przeskok do psa z głową w dół. Z wdechem pies z głową do góry. Otwórz klatkę piersiową. Wydech, pompka Chaturanga Dandasana. Kąty proste między ramieniem i przedramieniem. Z wdechem pies z głową do góry. Z wydechem pies z głową w dół. Połącz teraz ze sobą stopy i zaczniemy unosić prawą nogę. Tak jakby ktoś nas pociągnął za piętę, żeby wyciągnąć boki tułowia. Opuszczamy i lewą nogę. I 8 takich dynamicznych powtórzeń. Wydech. Wydech. Poczuj, jak pracuje pośladek. Cały czas wyciągaj plecy. Jesteś oparta, oparte o dłonie. I wyciągamy kręgosłup. 4. Super. 3 i 2 i 1. Doskonale. Teraz unieś prawą nogę, zegnij nogę w kolanie i zbliż piętę do pośladka tak, żeby otworzyć biodro. Jest nam dobrze. Z wdechem przejdź do deski i dotknij prawym kolanem do prawego łokcia. Teraz przenieś łokieć w lewą stronę. Jeszcze raz w prawą. I jeszcze raz w lewą. Teraz wyprostuj nogę, oprzyj ją i jesteśmy w odwróconym trójkącie. Wyciągamy lewą dłoń do góry. Mamy to, jesteśmy mniej więcej w podobnej pozycji. Jej! O to chodzi. Opuść rękę, opuść biodra i teraz zrobimy takie pulsowanie. Opuszczamy biodro i unosimy. Świetne ćwiczenie dla biodra. 3 i 2 i 1, ok, wyciągnij nogę do góry, tę prawą, którą pracowaliśmy,
Opuszczamy i robimy to samo na lewą. Z wdechem unosimy lewą nogę, zginamy w kolanie i pozwalamy biodru się otworzyć. Piętę zbliżamy do przeciwległego pośladka. No i co ja mogę powiedzieć? Dobrze nam, dobrze nam. Z wdechem przenieś kolano do łokcia, do lewego. Teraz lewe kolano do prawego. Jeszcze raz do lewego. Wiem, co czuje brzuch. O to chodzi. Musi być moc w brzuchu. I teraz prostujemy lewą nogę. Wyciągamy prawe ramię. I chwilę trwamy w tej jakże przyjemnej pozycji. Jest moc, jest siła. Jestem odwrócona, nie widzę, co tam u Was, ale myślę, że wszystko dobrze. Opuść prawą dłoń. I teraz znowu pulsowanie. Opuszczamy biodro i unosimy. Wdech i wydech. Wdech i wydech. 3, 2, 1. Unieś biodro, oderwij nogę, wyciągnij ją do góry i opuszczamy. Spójrz na swoje dłonie, ugnij kolana i z wdechem przeskakujemy do dłoni. Spójrz przed siebie plecy wklęsłe, wydech, uttanasana. Z wdechem przechodzimy do stania, ramiona do góry, z wydechem namaste. Opuść ramiona wzdłuż tułowia i teraz zrobimy utkatasanę. Zginamy kolana, opuszczamy biodra, wyciągamy boki tułowia, wyciągamy ramiona do góry i chwilę trwamy, dociskając do siebie wewnętrzne kostki, wewnętrzne kolana. Jest moc, nogi pracują, to lubimy najbardziej. Z wydechem pochyl się do przodu, połóż brzuch na udach, wyciągnij ramiona, chwilę wytrwaj w tej pozycji. Kręgosłup robi się bardzo długi, nogi bardzo mocne, pośladki takie, że wow! I skłon uttanasana na czubek głowy do maty. Z wdechem wyciągnij się, spójrz przed siebie. I teraz przeskoczymy do psa z głową w dół. Z wdechem przetaczamy się do psa z głową do góry. Wydech chaturanga dandasana. Wdech, jeszcze raz pies głową do góry, wydech, pies głową w dół, przenieś prawą stopę między dłonie, dociśnij tylną piętę zewnętrzną, krawędź tylnej stopy i unieś ramiona. Wojownik pierwszy, Virabhadrasana pierwsza i teraz schodzimy biodrami jeszcze troszeczkę niżej. Tylna krawędź tylnej stopy jest mocno doklejona, lewe biodro patrzy do przodu. Tak jest. Super. Wyciągnij się na brzuchu, tak samo jak w naszej utkatasanie. Opuść ramiona i wróć do psa z głową w dół. Z wdechem przetaczamy się. Pies z głową do góry, kręgosłup uelastycznień. Z wydechem chaturanga dandasana. Z wdechem pies z głową do góry. Z wydechem pies z głową w dół. I teraz przenosimy lewą stopę między dłonie. Prawą nogę doklejamy, patrzymy, czy jest doklejona. Tylna noga jest mocno doprostowana, przednia zgięta. Z wdechem unosimy ramiona i opuszczamy biodra. Czyli zginamy jeszcze mocniej przednie kolano. Wow, zesiałam się, ale nisko biodro, nisko. Chcę, żebyśmy poczuli moc w naszych nogach. Myślę, że już mamy to. To znaczy nie to, ale tę pozycję. Z wdechem wyciągnij się na udzie, wyciągnij mocno ramiona, wyciągnij plecy. Aj! I opuszczamy ramiona. Przechodzimy do psa z głową do góry. Z wdechem pies z głową w dół. Teraz pies z głową do góry. Chaturanga dandasana. Wydech, pies z głową do góry. Wydech, pies z głową w dół. No to jeszcze prawa noga. Unosimy wysoko. Przenosimy prawe kolano do przodu, ustawiamy goleń na macie, pięta przy przeciwległej pachwinie i troszkę się wyciągniemy. Wdech i wydech, wdech, taki flow robimy, takie właśnie wyciągnięcie kręgosłupa i powrót. Wdech i wydech, zostań teraz z uniesionym tułowiem. Zegnij tylną nogę, łapiemy ją lewą ręką, ok? I teraz w zależności od tego piękne rozciąganie i naszego barku, i naszego przedniego uda, trzymamy dłonią albo możemy sobie założyć stopę.
o, dół łokciowy. Mhm. I tak sobie trwamy i tutaj właśnie dobieramy tutaj moc w zależności od tego naszego dzisiejszego porannego rozciągnięcia, bo jeśli jest tej mocy bardzo dużo, to unosimy i takiego uelastycznienia prawą rękę i zahaczamy jedną dłoń o drugą. Także tutaj szukamy swojego miejsca, gdzie jest nam dobrze. Spójrz przed siebie, otwórz klatkę piersiową. Jej, jest moc. Z wdechem rozpleć dłonie, wyciągnij prawą rękę, opuść nogę. I teraz przeniesiemy tylną lewą nogę przed siebie. Ustawimy ją po zewnętrznej stronie uda. Pośladek opuścimy napięte. Z wdechem unosimy prawe ramię i zahaczamy o zewnętrzne kolano. Piękny skręt mamy. Spójrz za lewym barkiem za siebie. Tutaj możemy sobie pomachać. Hello, hello, hello. Te wszystkie skręty, które teraz robimy, no to kręgosłup po prostu uwielbia. On to uwielbia. I tyle. Z wdechem wróć do przodu. Złap teraz swoją lewą stopę i doprostujemy. Spróbujemy doprostować, ale doprostowując nogę, nie zapominamy o tym, że plecy też mają być wyprostowane. Ajajaj. Mamy to, jeśli jest moc, możemy troszkę bardziej przysunąć nogę do brzucha, udo do brzucha, goleń do czoła. Tak na zakończenie możemy sobie musnąć. Oj! Okej, zginamy nogę, opieramy się o dłonie, przechodzimy do psa z głową w dół i teraz będąc psie z głową w dół, przejdź stopami troszeczkę do przodu, tak żeby oprzeć całe stopy. Pamiętajcie, żeby palce stóp były skierowane delikatnie do wewnątrz i teraz prawą ręką łapiemy zewnętrzną lewą kostkę i znowu robimy przyjemny skręt, patrzymy ponad ramieniem na górę. Wróć prawą dłonią przed siebie i lewa ręka łapie za zewnętrzne prawą kostkę. Jest moc, power yoga, kochani. Musi być dużo poweru. Z wdechem wróć do psa, przetaczamy się do psa z głową do góry. Chaturanga Dandasana, wydech pies z głową do góry, wydech pies z głową w dół. Unosimy lewą nogę, przenosimy kolano do lewego nadgarstka, pięta lewa jest przy prawej pachwinie. Opieramy dłonie na zewnętrznych krawędziach maty i z wdechem schodzimy w dół. Wydech rolujemy, wydech i wydech. I szukamy takiej miękkości i łagodności. I wydech, i wydech, i zostań ze spionizowanym tułowiem. I teraz łapiemy prawą ręką, wędrujemy, żeby złapać naszą nogę z tyłu, prawą nogę. I teraz znowu nie odrywamy kolana i badamy, czy możemy zahaczyć stopę o dół łokciowy, czy nie. Jeśli możemy, to zahaczamy. Może lewa ręka złapie haczykiem za prawą i chwilę wytrwamy w tej pozycji otwarcia, pozycji gołębia. Tak. Ja wiem, że jest moc, że to jest pozycja, której docelowo nie musimy wszyscy zrobić i nie o to chodzi, ale właśnie no już to złapanie za stopę, to już otwarcie barku, klatki piersiowej, to już jest przyjemność, to już jest coś dla naszego ciała, za co ciało będzie wdzięczne. Długo, długo, długo. Z wdechem wyciągnij ramię, a będzie wdzięczne cały czas, jeśli będziemy ćwiczyć regularnie. Opuść nogę i teraz przenosimy nogę do przodu. Opieramy stopę przy zewnętrznym udzie. Jej! Z wdechem lewe ramię do góry i zahaczamy o zewnętrzne kolano. Tak jakbyśmy chcieli pachę, o, kolano w pachę tak tutaj wbić i kolano do góry, łokieć w dół i windujemy cały czas nasze plecy. Oprzyj prawą dłoń za kością krzyżową i spójrz za prawym barkiem za siebie. Jeszcze chwilę. Wdech. I wydech. I z wdechem wróć do centrum, złap za lewą stopę i doprostujemy ją. Tak, tak. Oddychamy.
wydłużamy plecy. To jest w jodze najważniejsze. Musimy dbać o naszą postawę. Musimy dbać o otwarcie ciała. I możemy przybliżyć jeszcze mocniej udo do brzucha. Na zakończenie musnąć czołem o goleń. Odkładamy nogę, ręce na matę. Przechodzimy do psa z głową do góry. Jeszcze pomaszerujemy. 3, 2, 1. Przejdź do klęku podpartego. Znowu połącz stopy, wyciągnij grzbiety stóp. I zakończymy naszą praktykę pozycją, którą zaczynaliśmy, czyli skłonem do przodu, z wydłużeniem pleców. Teraz już są plecy uelastycznione, więc z większą łatwością powinniśmy poczuć, jak klatka piersiowa zbliża się do maty, a może nawet już dotyka maty. Ha, zaraz mi napiszecie wszystko. Weź wdech i wydech. I teraz takim rolującym ruchem, podciągając brodę do mostka, przechodzimy do siedzenia. Unosimy ramiona do góry, wdech. Z wydechem opuszczamy na wysokość klatki piersiowej. I jeszcze raz wdech, ramiona do góry. Z wydechem opuszczamy. No i co? I teraz możemy to powiedzieć, jak myślicie, to jest dobry moment. Bo ja uważam, że najlepszy. Kochani, 3, 2, 1. Mamy to! Woo, woo, woo. Ale był power, ale był power. Daliście radę. Ja tutaj mam taką podusię. No jej używam właśnie do praktyki jogi, ale teraz akurat do klękania na kolanach, bo na tych deskach jest mi niewygodnie, a tak jak mam taką podusię, to wiecie, to ja mogę tutaj sobie robić różne pozycje fajne i zawsze trzeba dbać właśnie o ten swój dobrostan i o komfort, więc szykujemy wszystkie takie rzeczy, żeby mieć same przyjemności z tego, co robimy. O, wow, Mila napisze, była moc. No i fantastycznie o to chodziło, miała być moc, bo to jest w końcu power yoga. A, czyli power to jest power. Mirelka, pomożesz mi jutro wstać z łóżka? No, oczywiście, ja zawsze jestem chętna do pomocy, więc tylko proszę mi tutaj wysłać adres i przyjeżdżam i pomagam wstać z łóżka i zrobimy jeszcze taką, taki trening, który nas spowoduje, że nie będzie żadnych zakwasów, że będziemy gotowi na kolejne spotkania na macie. Jej! Monika, dzięki bardzo, ale power! Miłego dnia i weekendu, a teraz kawka. Monika, razem pijemy kawkę. Zresztą pewnie nie tylko my, bo teraz jest taki idealny czas, żeby napić się kawki. I ja będę spoglądać przez okno i wyszukiwać tego słońca, bo myślę... Cały czas pada i w ogóle jest takie zachmurzone niebo. Ale ono wyjdzie, bo ono wie, że ma roboty dzisiaj do zrobienia, bo my tak bardzo prosimy o to. Ada, piękna, Dominika, piękna praktyka na dobry początek dnia. Arletka, dziękuję bardzo. Jola, ciężko, ale super. Bardzo fajne rozciąganie, pisze Ada. Zaraz ruszam na rower, przesyłam słoneczko dla wszystkich. Dziękujemy, Ada, my tego słoneczka oczekujemy. Wiemy, że to trzeba troszeczkę poczekać, ale mamy czas, poczekamy sobie. Weekend przed nami, także może niech się rozpędza to słońce, bo nie może być tak, że na weekend się robi nagle deszczowo. Jej, ledwo żyje, pisze Anetka. Iza, miłego dnia dla ciebie, ślicznotko nasza. O, mamo, Beata, witam ze słonecznego Krakowa. Cudowny czas z tobą, Olu, czyli jest słońce. I to jest bardzo fajne. Danusia, dawno nie uczestniczyłam w żelaznych porankach, było super, w Krakowie nie pada. To zapraszamy na żelazne poranki, my regularnie się spotykamy we wtorki, w piątki o 7:45 tutaj i staramy się zawsze, żeby była fajna moc. Żeby dobrze zacząć dzień, bo jak wiecie, to ja uwielbiam z wami zaczynać dzień i właśnie poćwiczyć razem i czuję waszą energię i jak sobie rozmawiamy, właśnie umawiamy się na nasze kawki. To jest po prostu bosko. Tak jak pisze Wiesia, że było bosko, uwielbiam takie treningi. Pani Jadzia, była moc, jeju, fajosko. Super, jestem początkująca, ale się nie poddaję. Marysia, doskonale, wprawdzie to była troszeczkę praktyka taka, no nie dla początkujących, bo tutaj dość szybko zmienialiśmy pozycję, ja nie o wszystkich opowiadałam tyle, ile powinnam na lekcji dla początkujących, ale jak dałaś radę, to jesteśmy na dobrej drodze.
pamiętamy o tym, że regularnie, zdrowo, aktywnie. I tyle. I po wygibasach, pisze Marcelina. Kochani moi, dziękuję bardzo za wspólny poranek. Życzę Wam super udanego weekendu. Taki będzie. Pozostajemy w stałym kontakcie, ćwiczymy razem, spotykamy się. Uśmiechy nam nie schodzą z buziaków, bo z uśmiechem po prostu jest zawsze łatwiej i przyjemniej. To ja Wam przesyłam miliony. Mua, 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 mua. Miliony to bym musiała chyba tutaj do jutrzejszego poranka siedzieć. Więc tutaj mnożymy, bierzemy do potęgi 49 i będzie ich więcej. Uściski dla Was. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Do zobaczenia. Ojej, Lila pisze jeszcze coś bardzo ważnego. Ja muszę to przeczytać. Czekam na narodzenie wnuka, z Wami łatwiej. Lila, trzymamy kciuki, żeby wnuk przyszedł na świat szybciutko, zdrowo i żeby mama przeszła przez wszystko no jak najłagodniej. Jezu, to jest po prostu super ekstra wiadomość. I zobacz, kciuki zaciśnięte, będzie dobrze i koniecznie daj znać, jak wnusio pojawi się na świecie i zobaczy, jak tutaj jest fajnie i pięknie. Dobra, buziaki kochani. Mua!